Hej kochani, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj pewnie będzie trochę dobrego jedzenia, ale zanim sobie dobrze zjemy, to trzeba trochę potrenować, także dzisiaj zabieram was na trening, pokażę wam jak trenuję, pokażę wam cały dzień. Kochani, ja już was witam u siebie w mieszkaniu. Trening zrobiony, podróż oczywiście nie obyła się bez przygód. Mieliśmy wrócić Boltem, ale okazało się, że nie uda się go zamówić. Musieliśmy nadrabiać kilometry. No i finalnie jestem bardzo głodna, więc miał być makaron, będą naleśniki. I teraz tak, do naleśników potrzebujemy napój migdałowy, mąkę tutaj mam akurat pszenną, pełnoziarnistą, zazwyczaj już mam gryczaną, ale nigdy nie mogę jej dostać. Na pamię będziemy sobie smażyć naleśniczki. Tutaj mamy dodatki, twaróg chudy, skier waniliowy, czyli po prostu coś, ja bardzo w ogóle lubię dodawać wanilię do naleśników, więc jeżeli nie mam waniliowego skieru, to używam aromatu. Na górę będzie masełko orzechowe, no i przygotuję porcję dla dwóch osób, także lecimy! Teraz będzie prawie najlepsza część. A czemu prawie? Za chwilę się dowiecie. I teraz stwierdziłam, że czegoś mi będzie brakowało do tych pięknych naleśników, więc zrobimy sobie taką polewę z odżywki białkowej i z masła orzechowego, żeby właśnie była taka, wiecie, taki fajny efekt, taki wow. Także myślę, że dodam sobie jakieś 15 g odżywki, 15 g masła i odrobinę wody, ale to taki dla uzyskania takiej odpowiedniej konsystencji, także zaraz wam pokażę. Teraz będzie ten najlepszy moment. Aż mi normalnie głupio jest psuć ten piękny efekt. Zróbmy to razem. Ta polewa jest po prostu życie. Jak kochacie masło orzechowe, jeszcze słony karmel. Koniec tego, nie jest. Kolejny film, więc kolejne zakupy. W sumie to trochę dziwnie się czuję, bo wyglądam na jakąś zakupowoliczkę, ale dzisiaj jest ostatni dzień przed majówką, także musiałam troszkę, no nie wiem czy większe zakupy, ale takie podstawowe rzeczy kupić. I dzisiaj mam też dla was rachunek, także pokażę wam ile zapłaciłam za takie zakupy. Chodźcie ze mną. Dobra, zaczniemy sobie standardowo od nabiału. Zaopatrzyłam się w skery, tutaj mam akurat 4 sztuki. Wzięłam też twarożek do naleśników, super sprawa. Oczywiście tofu z tymiankiem, które po prostu uwielbiam, do makaronu, do ryżu, do wszystkiego. Tutaj mam 4 mozzarelle i słuchajcie, akurat 4 sztuki, bo była właśnie promocja, że z kartą moja Biedronka. Czekajcie, już obczajmy jak to wyglądało. Pół mozzarella Galbani, 4 razy 2,99. No i zapłacilibyśmy za takie coś 12 zł, a zapłaciliśmy tylko 6 zł, także czasami warto jest naprawdę zobaczyć sobie na gazetki, zanim pójdziecie na zakupy i troszkę zaoszczędzić. Tutaj mamy banany, maliny mrożone do mojej ulubionej owsianki peanut butter and jelly, rzodkiewki, trochę pomidorków. Pomidory to oczywiście must have totalny w mojej kuchni. Dobra, tutaj mamy właśnie. Jeżeli chodzi o ten makaron, dzisiaj będzie na obiad, w ogóle jakiś wziąłam stek z marlina, nie wiem co to w ogóle jest, słuchajcie. To jest chyba coś takiego jak tuńczyk, także będzie mega obiad, zrobimy sobie makaron z tuńczykiem, ze szpinakiem i z tymi suszonymi pomidorami. Tutaj mamy jakieś z żurawiną, w sumie nigdy ich jeszcze nie miałam, także zobaczymy co to w ogóle będzie. No i standardowo mleczko migdałowe, popatrzcie, tutaj mamy sobie makro. Jeżeli chodzi o skład, No szału tutaj nie ma, nie spodziewajmy się tutaj jakichś rewelacji, ale plus za to, że chociaż jest wzbogacany w witaminę B12. Pakujemy wszystko do lodówki. No i jeżeli chodzi o te zakupy, to za całość wyszło nam 70 zł i 60 groszy. Dzięki temu, że właśnie naliczył nam się rabat na te mozzarelki, tutaj mamy też na jakąś cukinię, zaoszczędziliśmy tak naprawdę 14,50, więc to jest bardzo dużo. Także nie to, żebym sponsorowała sobie Biedronkę, ale serio, warto się zaopatrzyć akurat w tą kartę, bo możecie fajnie na tym wyjść, a przy takich większych zakupach 15 zł to naprawdę już spora różnica. Także chowamy wszystko do lodówki. Mamy godzinę 17, ja już zgłodniałam, także bierzemy się za obiad. Będzie makaron, marlin, szpinak, dodamy sobie czarne oliwki, suszone pomidorki. Jeżeli chodzi o warzywa, no to tutaj cukinia, marchew, pieczarki. W sumie to nie wiem jeszcze, coś z tego wyjdzie, to będzie jakiś totalny spontan. A to wszystko zwieńczy nam ser camembert, taki mięciutki, fajny. Bardzo lubię ten serek. Także pokażę Wam już efekt finalny i bez zbędnego przedłużenia zabiorę się za robienie. I robimy test smaku. Wygląda to, powiem Wam, zacnie, ale jeszcze nigdy czegoś takiego nie jadłam. Także camembert, wszystko musi się zgadzać. Okej, lecimy. Pyszka. Co prawda ten tuńczyk jest trochę suchy. Bo generalnie jeżeli chodzi o tuńczyka, to jest samo białko, więc żeby ten makaron był dobry, musicie dać tutaj troszkę tłuszczu. Dlatego ja tutaj dam suszone pomidorki w oliwie, ser camembert i oliwę. Jest po prostu pyszne. Także ja biorę się za jedzenie. Dalszą część dnia już właściwie spędzę przy komputerze, przy pracy z podopiecznymi, także już nic ciekawego nie pokażę. Także w tym momencie się pożegnamy. Dziękuję Wam, że byliście i do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!